Słuchawki, 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 słuchawki. To dzisiaj dla odmiany słuchawki. Ostatnimi czasy rynek został zalany ogromną ilością słuchawek gamingowych, przez co możemy się troszeczkę w tym pogubić. Dlatego dzisiaj pod naszą lupę weźmiemy sobie zestaw słuchawkowy XPG Precog 7.1. Słuchawki od samego początku zamknięte są w solidnym i wyprofilowanym futerale wraz z pełnym wyposażeniem, przez co bez problemu będziemy mogli z nimi podróżować. Bogate wyposażenie możemy dostrzec od samego początku, gdyż mamy tutaj 4 rodzaje kabli, wypinany mikrofon, ulotki wraz z wlepkami od firmy XPG oraz nasze słuchawki. Są one kolejnym modelem, w którym możemy dostrzec jedną z moich ulubionych cech, a mianowicie mobilność. Każdy rodzaj kabla oraz sam mikrofon możemy bez problemu wypinać czy przypinać, a same połączenia są bardzo mocne i nie ma tutaj mowy o wypadających kablach. Łącząc to z ich delikatnym, ale również designerskim wyglądem, po zakończonej rozgrywce będziecie mogli wyjść z nimi na miasto. Komfort użytkowania zapewniają nam 2 potężne gąbki pokryte skórą ekologiczną, a dodatkowo słuchawki nie uciskają na naszą głowę, przez co podczas 10-godzinnej pracy nie odczujecie, że macie je na sobie. Wpinany mikrofon, który swoją drogą jest dość długi, zapewni nam standardową jakość do kontaktu z kolegami, a dodatkowo posiada wbudowaną funkcję bramki szumów. Instrukcje obsługi wraz z wlepkami od naszego producenta. Kabel Y, który rozłączy nam 3-pasmowego jacka osobno na wejście słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe. Przejściówka USB typu C na USB typu A, abyśmy byli w stanie nasze słuchawki podłączyć do komputera. Kabel podłączeniowy do słuchawek z wyjściem USB typu C wraz z wbudowaną kartą dźwiękową, o której wspomnę troszeczkę później. Oraz na sam koniec stary, poczciwy kabel 3,5 mm jack z regulatorem głośności dla naszych telefonów komórkowych. Dzięki takiemu pakietowi kabli będziecie mogli podłączyć swoje słuchawki do Xboxa, do PS-a, Switcha czy też każdej innej elektronicznej zabawki. Z drugiej strony jednak polecam Wam głównie słuchać na wejściu USB typu C za sprawą karty dźwiękowej, która jest tutaj wyposażeniem tego kabla, bo ze strony jacka czegoś takiego nie zobaczymy i ten dźwięk po prostu siłą rzeczy będzie musiał być gorszy. Czym zatem słuchawki Precog wyróżniają się na tle innych wiodących marek słuchawkowych? A mianowicie tym, że posiadają w sobie 2 przetworniki. Jeden dynamiczny, odpowiedzialny za tony niskie oraz wysokie, oraz drugi elektrostatyczny, który będzie pomagać nam w odsłuchiwaniu wysokich tonów podczas naszej rozgrywki czy słuchania muzyki. Wróćmy zatem do naszego pilota wraz z kartą dźwiękową. Mamy w nim szereg możliwości. Od boku suwak do włączania i wyłączania podświetlenia LED, od drugiego boku możliwość włączania i wyłączania bramki szumów dla naszego mikrofonu, po środku pokrętło do zmiany dźwięków w Windowsie oraz wyciszenie mikrofonu, a na końcu wisienka na torcie, czyli dedykowane 3 możliwości odtwarzania. Nasza karta dźwiękowa wbudowana w kabel USB typu C posiada 3 tryby odtwarzania muzyki. Tryb FPS 7.1 oraz tryb do słuchania muzyki. Tryb muzyczny, który nie będzie w dużym stopniu odbiegać od tego, co słyszymy już na naszych aktualnych słuchawkach komputerowych czy od telefonu komórkowego. Tryb 7.1, który możemy porównać do bycia na koncercie live, a mianowicie słyszymy podczas tego każdy instrument, który znajduje się na scenie oraz każdy najmniejszy szczegół wokalisty. Oraz tryb FPS, w którym nie usłyszymy zwykłych szumów, tych najcichszych tonów, które gdzieś jednak pojawiają się podczas naszej rozgrywki, ale przede wszystkim wyostrzone zostaną te dźwięki najgłębsze, te dźwięki, które pokażą nam albo dadzą informacje odnośnie tego, gdzie znajduje się dany rywal, gdzie przechodzi oraz gdzie przed chwilą strzelał.
Firma Xperia swoim najnowszym modelem słuchawek Precog 7.1 chce szturmem opanować rynek gamingowy, a to za sprawą wykorzystania technologii znanych już wcześniej w muzyce, ale tym razem przeniesionych do świata graczy. Są to pierwsze tego typu słuchawki na świecie, które wykorzystują dwa przetworniki i to da się odczuć. Te słuchawki wyznaczają nowy trend, te słuchawki również podnoszą poprzeczkę na bardzo wysoki poziom. Ja osobiście jestem mile nimi zaskoczony, czuję, że będę ich używać, zatem serdecznie je polecam.